świat się zmienia i ja się zmieniam. Chodzi o to, by dostrzec, że pod grubą warstwą śniegu kryje się oczekiwanie wiosny. Że kwitnące drzewo zapowiada zbiór owoców, że w każdym z nas kryje się oblicze Boga samego. Wydaje się, że Jezus żąda od nas czegoś niemożliwego. Pozwolić się skrzywdzić? Po co? Niektórzy niewierzący, słuchając tych słów Jezusa, myślą o nas, chrześcijanach, jako o kalekach życiowych, którzy zawsze dają się skrzywdzić. Miłość i szczęście, wbrew temu, co wielu twierdzi, to nie dobre samopoczucie, stan komfortu, brak bólu czy zadowolenie. Zadowolenie czy przyjemność może być, choć nie musi, wyrazem miłości. Prawdziwa miłość to realizacja jakiegoś dobra. Jezus wzywa, byśmy nawet w sytuacji doświadczenia krzywdy nie zapomnieli o tym, że miłość to realizacja konkretnego dobra. Chrześcijanin ma tak wielkie serce, tak otwarte oczy, że mieści się w nim uwzględnienie dobra także kogoś, kto wyrządza mu szkodę. W jaki sposób? Jeśli ktoś nas krzywdzi, to on potrzebuje uzdrowienia i pomocy. Jego dobro jest bardziej zagrożone niż moje, bo ja czuję się kochany przez Boga, który jest moim Ojcem. Jeśli nie okażę agresji, tylko totalną, szokującą miłość, to krzywdziciel może zrozumieć beznadziejność swojego postępowania. To jednak domaga się odwagi. Jakiej? Odwagi dostrzeżenia w drugim człowieku pokładów dobra. Każdy ostatecznie został ulepiony na obraz Boga. Nawet w najbardziej zaskorupionym twardzielu mieszka delikatny Bóg. Tylko czy ja potrafię dostrzec głębię? Czy ja, oczekując sprawiedliwości i zemsty, potrafię w twarzy drugiej osoby dostrzec Jezusa? Czy widzę w nim tylko odbicie własnych emocji? Chodzi o to, by dostrzec, że pod grubą warstwą śniegu kryje się oczekiwanie wiosny.